Pamiętam, byliśmy w Taszkencie, nas posłali do tego, do Bosza Brawotki, do oczyszczalni swoich. To właśnie tam niektórzy rozebrani byli, to szkielety. Proszę sobie wyobrazić, szkielet taki, prawda, ludzie tacy bez w ogóle, no po tym wszystkim, prawda, więc właśnie dostaliśmy do Guzarze 15 dni. I teraz tutaj tak samo wyznaczyli mnie, żebym był tym dowódcą tego namiotu. I w tym namiocie właśnie, w tym namiocie był jeden gość żydowskiego pochodzenia. Bardzo wesoły, bardzo kawalerz. Jak on zaczął gadać, to wszyscy za brzuch się trzymali. No, naprawdę był bardzo, że tak powiem. I teraz jesteśmy tam, a ten drugi porucznik, który był dowódcą całej całości, mnie zawołał, mówi: słuchaj, ty uważaj, mówi, na tego gościa, bo to są szpiedzy rosyjscy, mówię tutaj tak. Mówię, to nie powiedział. A tak samo wiedział, dowierzył, bo wiedział, wiedział, że mój ojciec był tym i tym, to oni wiedzą. A właśnie, a co się działo z ojcem? Czy miał pan jakieś A więc tak, wiadomości o ojcu? dobrze, tak. Więc przeszedł, z ojcem co się stało. My wyjechaliśmy, on został. Jego posadzili, że tak, do więzienia, to jest blisko głębokiego, się nazywa Berezwecz. Berezwecz. To pani na pewno będzie miała dużo rzeczy opisane o tym Berezweczu. Z nich zabrali tam 500 zaś ich pochowali tam na miejscu. Resztę, znaczy, jak tylko akcja niemiecka, Niemcy rozpoczęli wojnę, to ich zebrali wszystkich z tego więzienia i na piechotę pędzili w kierunku na wschód. I moi ludzie, niektórzy, i moi takie, mówię, szach pierot, szach wzad, przyjmują różnych dziejstw, będą strzelać, prawda. On tam w tych 500 tysiącach, czy 500 był, czy w drodze, bo jeden gość, który by przyjechał, był tutaj Masilając, on był naszym akcountant do weterana. To on tak samo opowiadał, jak ich pędzili. To wody żadnej, nawet nie dopuścili do wody. To nie moc swój tego, były to straszne rzeczy. Więc ja nie wiem, więc gdzieś tam przepadł, zginął, nie wiadomo co. A potem moja mama jeszcze pisała do Stalina list. Pisała do Stalina list. I potem odpowiedź przyszła mówi, dochodzenie po rozmowie, no, zapomniałem po rosyjsku, że sprawa nie została, jeszcze nie jest zamknięta i dopiero po wydaniu wyroku damy znać o tym, no, że jego nie było tam. Od razu po zakończeniu tej kwarantanny, od razu nas zebrali i do tak się, że tam było minaret było czy coś jakieś tam, do tego i tam właśnie była ta kopalnia zapasowa łączności. Tutaj w tym miejscu nam dali umundurowanie już, angielskie umundurowanie, tak, z tymi pasami tymi różnymi i tak dalej, to człowiek nie wiedział gdzie co jak. Tak. Następnie stamtąd. O, teraz druga rzecz, to jest, co zaistniało tam właśnie w tym miejscu. Więc w tym miejscu tak samo, bardzo chudo było, bardzo widocznie. Wikt, który my dostawaliśmy, bardzo dużo szło na rodziny. I także to musieli wszyscy się dzielić, pół na pół. No i teraz jesteśmy. O, da. Więc ta kopalnia zapasowa, właśnie oprócz tego my słyszeliśmy nawet, że mieliśmy już żołnierzy, wojsko. Wojsko było, że tak powiem, kilka kilometrów od nas. Ja pamiętam, 5 godzina z rana już pobudka i słyszymy tam: wyganiała Kasia wolki, rozwidniała się. To Kościół trupy byli tam. No i teraz o tym, jak byliśmy tutaj, w tym naszym namiocie, to było tak. Temat rozmowy to, gdzie kto był w Polsce, gdzie kto ja, to specjalnie ci goście, którzy byli, jacyś tam Putinowie i tak dalej, to nie mogę powiedzieć, bo oni byli w wieku tym, prawda? A mój tak, takie nam zrobiła się tego, a ty nie mówisz. Cały czas tylko. A teraz nam dawali chleb,
to ja tak samo, wyznaczyli mnie, żeby ja rozdzielił ten chleb. Więc jest jedna miarka, jedna, znaczy jako skala, jak to powiedzieć, próbny wydel. I na drugiej to ważyło się i to za dużo tego to się przytykało zapalką tam z tym. Więc to jedzenie było, dawali nam wieczorem, a z rana dawali kawę i tamtego, to niektórzy to już nie przeżywali tego chleba, już zjedli go zanim tego. No i w każdym razie przyszło raz do tego dania mówi, a tam do nas pies przychodził. Ja może słyszałem, no, pies przyleciał tam. O mój cholera jasno, mój ten jeden mój. Ja bym tego tu kotleciki by zrobił. Ja mówię, kto mówi, tylko trzeba zabić. I teraz mówię, wypadło nam, że ja miałem być tym egzekutorem tego. Ja całą noc nie mogłem spać, myślę, że ciężkie, tego psa będę zabił. Ale dostaliśmy te rosyjskie bagnety i takie szpice. I ja już przeżyłem tą noc. Myślę, że już teraz już za późno, nawet żebym przyszedł, bo już teraz zawidno jest i tak dalej. Ale rozchód przychodzi, mówi, zostaliśmy przewiezieni do Aleksiejewki, do pierwszego pułku łączności, gdzie jest pułkownik Różański, jest dowódcą tego. I właśnie nas przywieźli tam. To ja taki wesoły byłem, i teraz jak my już odjeżdżaliśmy, to ten pies przyleciał. Pies przyleciał i tak dalej. Mówi, Ty szczęśliwy jesteś, że żyjesz, a my jesteśmy szczęśliwi, że wyjeżdżamy stąd, prawda? I oprócz tego, to tam morwy były. Morwy, wie pani, to tam bardzo dużo hodowali tych jedwabników. Jedwabniki właśnie, morwy to rosną bardzo szybko. Także my stamtąd już przyjechaliśmy do Aleksiejewki. W Aleksiejewce byłem w tej drugiej kompanii radiowej. Oprócz tego ten obóz to był dość duży. Po jednej stronie była już szkoła podchorążych łączności, starszych gości przeważnie tego. A potem kompania druga. No, druga to był właśnie Wit tam był. I kompania pierwsza, Lichtarowicz miał to. Tak to jest taki czworobok. Tutaj my jesteśmy druga szkolna, druga radiowa. Tam szkoła podchorążych, tutaj trzecia kompania i pierwsza. No więc tutaj jesteśmy i właśnie tu w tym miejscu, mieliśmy nabożeństwo, to w niedzielę zawsze przychodził nawet rosyjski ten pułkownik. Co mnie to wzruszyło, że przychodził i tak samo to robił sobie wszyscy. Okej. I teraz jest przeprowadzka, teraz jest wyjazd, bo jedna tura już pojechała do Bachlewi, tam już są, prawda, na Ziemi Świętej. Było dość dobrze, bardzo zorganizowane, bo my na przykład bardzo cenimy tego pułkownika Różańskiego, Jan Różański. On naprawdę był gościem, prawda, który ojcem był naszym. Prawda. Pamiętam, chodził w takich butach, golfe, spodnie i tak dalej. On był z nami w tym przez cały czas. I teraz jak my już wyjeżdżaliśmy do Bachlewi, do Krasnowodzka raczej, Krasnowodzka najpierw, to ja w międzyczasie dostałem tej dyzenterii. Ach, ta dyzenteria, mnie prawie wykończyło. Ja już chodzić mogłem. A tutaj trzeba było jeszcze 3 km jeździć do stacji kolejowej,